wywiadzie z tobą i z twoją mamą, pamiętam, że jak bardzo ważna jest dla was wiara. Czy to jest dla ciebie ważne, żeby jako mama przekazywać córce też te wartości dotyczące wiary, mimo tego, że ma dosłownie kilka lat? Tak, znaczy jak idziemy do kościółka, tam wiesz, do Bozia, kościół, wiesz, na pewno będę ją uczyć, tak samo jej ojciec też chce, żeby wyrosła z wiarą, ale to co zrobi jako dorosła osoba, to już będzie jej, ale tak, na pewno będę ją też uczyć tego, co ja wierzę i tak jak mama mnie wychowała. Pamiętam takie przepiękne, mistyczne przeżycie, o którym opowiadałaś właśnie w wywiadzie dla Wiwy między innymi, czyli ten chrzest w Jordanie, w Jerozolimie. Potem po tobie twoja mama też przeżyła taką piękną okoliczność. Chciałabyś, żeby twoja córka też miała taki wspaniały chrzest, niecodzienny, ale piękny dla kogoś, kto wierzy? Wiesz co, super pomysł właśnie. Nawet sobie potem nie bym nie pomyślała, ale to pewnie to by było też fajne, że te, wiesz, it's three generations, ale by było fajnie, no, by było, piękne by było, bo dla mnie to było ogromne przeżycie i też dla mamy, jeszcze jakby moja córka, to by było też niesamowity właśnie taki moment, no, ale no, zobaczymy, bo może akurat tak wyjdzie, że pojedziemy do Izraelu, to wtedy na 1000% bym wzięła też ją, żeby właśnie też miała baptyzm i na pewno ojciec jej by na to się zgodził.